Utwory kolędowe zawsze budzą pewien specyficzny klimat. Wydaje mi się, że ludzie robią się bardziej życzliwi względem siebie, jak się gra tego typu muzykę, zwłaszcza w tych tonacjach, także było naprawdę bardzo, bardzo miło. Zimowy styczniowy wieczór w bielskiej restauracji Blue odbył się koncert kolęd zorganizowany przez Szkołę Muzyczną Yamaha. Tutaj był pomysł, żeby wspólnie pokolędować z rodzicami w innej atmosferze, no takiej świątecznej. Poniekąd jest już karnawał, prawda, styczeń, ale przedłużyliśmy sobie święta. Także gdy pytam kogoś, jak tam po świętach, to wszyscy mówią święta, święta i po świętach. A myśmy stwierdzili, że trzeba coś w tym temacie zrobić, więc sobie w styczniu zrobimy kolędowanie i taką świąteczną atmosferę. No i się udało. Zaangażowaliśmy w to naszych nauczycieli, oczywiście uczniów, rodziców, zespół muzyczny Starzy Przyjaciele, no i wspólnymi siłami dobrze się bawiliśmy. Ja zagrałam Wśród nocnej ciszy. Utwór na keyboardzie. Grałyśmy na keyboardach, graliśmy The From Flashdance. Ja zaprezentowałem z Tomkiem właśnie Lulajże Jezuniu i zagrałem również bardzo znane Alleluja. Zaśpiewałam Anię Szarmach, dzisiaj Betlejem, no i na końcu wszyscy razem zaśpiewaliśmy. Oprócz młodych adeptów sztuki muzycznej wystąpiła kadra Szkoły Muzycznej Yamaha. To jest dla mnie ogromna satysfakcja, także no, nie mogłem sobie odmówić, żeby nie wziąć gitary i razem z dzieciakami im pograć. Także zresztą wszyscy nasi nauczyciele to są pasjonaci. Nasza muzyka jest naszą pasją, robimy to nie tylko zawodowo, ale po prostu no, całym sercem. No, muzyka generalnie łączy ludzi. W momencie, gdy jesteśmy w stanie z instrumentu wydobyć jakiś dźwięk, który dobrze osadzimy, to spokojnie można z tym występować na scenie. Ważne, żeby on był w dobrym miejscu, także mamy nadzieję, że to się udało. A dlaczego warto uczyć się grać utwory związane z atmosferą świąt i w ogóle uczyć się grać na instrumencie? Taka jest odpowiedź. Ma się tą satysfakcję, że coś się robi w życiu. I można się od wszystkiego uwolnić. Kolędowe muzykowanie Szkoły Muzycznej Yamaha odbyło się 20 stycznia. Kiedy zaczynaliśmy, robiliśmy koncert szkoły, gdzie angażowaliśmy wszystkie grupy i trwał on 1,5 godziny. W tej chwili 1,5 godziny to jest mały wycinek tego, co robimy. No, także mamy w okolicach 300 uczniów, także no, musimy to jakoś ogarnąć i stąd właśnie te koncerty są tematyczne. No, teraz dzisiaj było kolędowanie. 8 lutego będziemy na Rancho pod Strusiem, tak to się nazywa ta restauracja. Będziemy tam, z kolei będą grać gitarzyści elektryczni i perkusiści, także trochę będzie bardziej rockowo. Skoro